Witam z powrotem z tej strony Psycho Maniaco, a to jest kolejny odcineczek Stalkera Cień Czarnobyla. Tak, w poprzednim odcinku porobiliśmy trochę misji dla handlarza. Tych pobocznych i jedną taką główniejszą. Chowam broń, sorry, chowam. Haruże, brawo. Dupa tam. Lecimy dalej. Porobiliśmy trochę misji dla handlarza pobocznych i taką jedną główniejszą. Dla wilka też w sumie. A teraz mamy co do zrobienia? Co my tu mamy? Dalej. Zadania i tak. Spotka się z podróżnikiem. Przejdź przez nasyp kolejowy. Ukradnij dokumenty wojskowe, to już w Agropromie. Znajdź Strelioka, dobra. Trzeba spotkać się z podróżnikiem. Dobra, trzeba przejść przez nasyp kolejowy. Lecimy. Tak, ubieraj oręże. Dobra, uważnie, to te psy teraz będą na pewno. No już tam nie zagrożą. Trzeba być uważnym. Nieważne co, spotkamy w zonie. Biega tam jakieś bydle. Uszczele to. No i ładnie padł. Niedźwiadek. A tam kto idzie? Nasi. Skąd oni się wzięli tu? Dzik nie miał nic. Priwiet! Co ty robisz? Łazisz tak bez żadnej ochrony? Życie ci się znudziło, czy co? Ze każdym krzakiem czai się anomalia, łup i po tobie. Tutaj się nawet nie leje bez ochrony, bo od razu cię napromieniuje. Dobra. Co tam się dzieje? Ło. To tam na dole, nie? Bandyty znowu przyszły do naszych. Tych przy ognisku wcześniej, co w poprzednim odcinku sobie już przysiedli i przygrywali na gitarce. Dobra, musimy przez ten nasyp przejść, ale tam są wojskowi, z tego co pamiętam. Dobra, weźmy lordeteczkę. Tak. No jasne. Wybiją mnie. Chyba tak, z tego co pamiętam. Albo można z nimi pogadać i za kasę przejść. Ale to musiałbym schować broń chyba. Dobra, zapiszę na wszelki wypadek. Chowam broń. Nie strzelać. Na co tam czekasz? Jak chcesz przejść, to chodź tu i sobie pogadamy. Jak nie, to lepiej zjeżdżaj, zanim się wkurzymy. Dobra. No to Rosza nie ma wstępu w Stalkerze, ale ja muszę tam pójść. No to nie fart stary, chyba że naprawdę musisz tam pójść. To wtedy płacisz 5 stówek. Łe! 5 stówek? No nie będę z nimi walczył. Masz. A teraz słuchaj, przez chwilę poudajemy, że otaczają nas same komary i motyle. To co się wydarzy dalej, to już twój cholerny problem. Na razie. Spadam. Kurwa. Naznaczony, co do Strelioka. Stalker zwany Lisem wrócił z wypadu. Chyba miał kłopoty i potrzebuje pomocy. Przywlógł ze sobą jakieś stworzenia. Mówi, że długo nie wytrzyma. Możliwe, że wie coś o Strelioku. Oto jego współrzędne. Musisz się z nim zobaczyć. Dobra, nasi opanowują teren.
A ten gościu tam nam pokazuje strzałka. No a tylko wiem, czy to jest, pamiętam. Co tu się dzieje? Idziemy mu pomóc. Wo. Jebane anomalie. Gdzie on jest? Pomagicie! Masz. Pomagicie. Handlarz, dobra. Dzięki, w porządku, słucham cię uważnie. Handlarz powiedział mi, że możesz coś powiedzieć o Strelioku. Czemu ostatnio wszyscy się nim tak strasznie interesują? Nie mogę powiedzieć, żeby go znał osobiście, ale rozmawialiśmy. Moi ludzie kiedyś strzelili do niego kilka razy. Nikt nie został ranny. Było jasne, że jego ekipa czekała tam na kogoś innego, więc się rozeszliśmy w pokoju. Obrzuciliśmy się bluzgami przez wąwóz i każdy ruszył swoją drogę. Sierry, mój brat... No, kundle zawszone. No to mutantów mamy z głowy. No, jasne. Teraz porozmawiajmy. No, nie dokończyłem opowieści. Jak to jest możliwe? Dwa razy ratowałeś mi życie, stary, a takie rzeczy się nie zapomina. Weź to, więcej nie mam. 1500, dziękuję. Jasne, że się przyda. Masz jakieś informacje, dobra. Chwila. Notatki. Historia jest. Mamy. Czekał tam jakoś innego, więc rozeszliśmy się w pokoju. To już było. Sierra i mój brat siedzi teraz w hangarze na wysypisku. Dam ci jego współrzędne, żebyście mogli sobie pogadać. On wie więcej o Strelioku. Bądź ostrożny przy wyjściu. Jakaś mała banda się tam ulokowała. A tak przy okazji, ścigało mnie kilka poczwar i wygląda na to, że jeszcze nie odpuściły. Może byś mi z nimi pomógł. Spacerek, możesz mi wierzyć. Spacerek. To już to załatwiliśmy. To była ta banda właśnie. Dobra, Liz, gdzie ty jesteś? Sobie tutaj będziesz, mówisz... przy beczce i ognisku. Dobra, my musimy iść tam dalej się kierować. Chwila, łyczka, pociągnę jednego. Dobra, były trzy. Co to było? Ale te dźwięki w tej grze są niesamowite, nie? I efekty właśnie pogodowe. Też te dźwiękowe. Szczekają jakieś psy, tu jakiś dźwięk, jakiś jęk. Jak jest ciemno, jak się idzie, to już w ogóle. Kundle. What the fuck? Co tam się dzieje? O, mi tu coś pokazuje, że tu coś jest. Na mapie, fioletowe, znacznik. Nasi. Do kogo oni strzelają? Łe. Bandyci. Dostał! Pięknie! Pat prajerzyna. Co my tu mamy? Szybko! Bierz to! I uciekaj! Się napromieniowałem. Szybko, teraz trzeba jakoś się uleczyć. Łe! Mamy wódkę czy coś? Jest wódka, pij tam. Nieważne. Trzeba jeszcze zgarnąć. Trzeba zgarnąć leki. Wo.
Przejebane. Przyznam szczerze, przejebane. Dobrze. Dobra, szybko. Dajcie mi jakieś leki. Oby to napromieniowanie minęło. Ale zielone szybko nie schodzi. Będę musiał się leczyć. Spadaj, kundlu. Dobra, biegnę dalej. Te kundle do padliny lecą chyba. No, kolejne strzały i krzyki. Tam mi się zdaje, że tam właśnie są też przeciwnicy. Tu trzeba uważać. Dobra, zapis. Chwila, ja tu jest jakiś szybki zapis. Muszę zobaczyć, jak był szybki zapis. Opcje, sterowanie. Bla, 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 bla. F6. Dobra. Quick save, wow. No zdechnij. Dobra. Co tu się dzieje? Ale dostał ten pierwszy. Pomylowanie mi minęło. Dobrze, zdychaj się, Iwio. Dobra, pięknie, pięknie. Promieniowanie minęło. Zobaczmy, ile mamy tu na boju. 12 tylko. Słabo. Dobra. Tu ładujemy broń. Tu jest naładowana. Bierzemy wszystko, naboje, wszystko. O, no. Czy bierzemy do karabinu? Co ty robisz? Co ty robisz, chłopie? A jak? Do karabinu. Ale jeszcze i tak nie będziemy używać, za mało to jest. Bierzemy wszystko. O, tu nasza banda weszła. Coś jeszcze jest do wzięcia? Nie. Idziemy dalej. Jasne. Mam powtórzyć, debilu? Panowie, ja sami przywódcy bandytów. Dawaj, albo dobra, szybki save. Nie mam kasy, artefaktów też nie. Dobra, trzeba ich rozjebać. Mam powtórzyć, debilu? Nic nie mam, nie strzelać. Zginął. No cóż. Tu dowódca oddziału neutralnego. Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się odwetu. Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile widziana. No, zaoferuj pomoc Biesowi. No dobra, polecimy dalej, nie? No, ten karabinek na początek konkretny, tylko trzeba uważać. Celować dobrze, żeby nie tracić tych naboi. Bo są cenne na razie na początku. Z tego co pamiętam, tu jest wysypisko. Ono istnieje naprawdę. O, głodny jestem, trzeba coś wszamać. Kiełbę zjemy i chleb. Co my tam mamy? Coś koścień.
nasi chyba. Dobra. Idziemy. Ach, te dźwięki. Uwielbiam tą grę. Jest niesamowita. Nic, ta grafika nawet jak na tamte czasy jest zajebista i dzisiaj też się sprawdza. O, dobra, idziemy. Bies, hej stalkerze, w samą porę. Przydałaby nam się twoja pomoc. Pieprzeni bandyci chcą opanować wysypisko. Mieliśmy tu strzelaninę pół godziny temu i trzech kundi udało nam się załatwić. Reszta się wycofała, ale na pewno lada moment wrócą z posiłkami. Nas już niewielu zostało, więc będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Mów dalej. Urządziliśmy tu na nich zasadzkę. Nadejdą z zachodu od Instytutu Agroprom. Pomóż nam ich zlikwidować, a nie pożałujesz. Dobra, pomogę wam. Odeprzyj atak bandytów, zareaguj na wołanie o pomoc. To jest wykonane. Dobra. Handel szybki może jakiś? Sprzedajmy te ogony, niepotrzebnie nam zalegają. Dobra. Tylko to. Nie mam. Nadchodzą! Starczy. Nadchodzą! Ło, jak to nadchodzą? Dobra robota, chłopaki. Zająć pozycję. Nadchodzą. Jedziemy z nimi. Jazda, panowie, dopieprzyć tym Sukinsynom. Wszyscy na miejsca. Pozwólcie im podejść. Będą łatwiejszym celem. O, ja to wyrzuciłem. Co ja robię? Wróć po nagrodę. Wróć. Tak szybko. Oni tu są jeszcze. Ło, co tu się dzieje? Dobrze, pomaga. O, wygnoje. No wychodź, wychodź. Ło. Szybko leczyć, leczymy się. Dobra. Teraz jest przerobane, bo nie ma nawoju. Nasi go ubili. Ło. Otaczają nas normalnie. Wal go tam w plecy. Co za gnoje. Strzelanina ostra, przyznam szczerze. A ja ich to załatwię. Ło. Dostał w łeb. Nie dostał. Ło. Dobrze. Mam cię, gnoju. Wszystko co twoje jest już moje. Lecimy na szczęście. Nie przebiegniesz. Dobrze. Który tutaj? Jeszcze nie zdech. Dobra, zbieramy ich po kolei. To ty, ta?
Twoje. Ekstra, chłopaki, załatwiliśmy ich. Niech każdy odsapnie, a ty, stalkerze, chodź na tu, pogadajmy. Jasne, idę po nagrodę, ziomuś. Tutaj mamy typa z naszymi nabojami. Co pomagicie? Wróćajcie! Kto-nibudź! Jasne. Ziomka trzeba wspierać zawsze. Są nasi. Nasze oddziały. Ło. Mam jakiś karabin. Lepszy chyba. Celność, obsługa, porównajmy. Ten ma lepszą obsługę, szybkostrzelność, ale celność gorszą. Ten ma obsługę i szybkostrzelność trochę mniejszą. Szybkostrzelność trochę o wiele mniejszą. Ale celność większa. Co by tu wziąć? Ten wezmę. Ale ten ma inne naboje. Nieźle. Będzie to na ten trzymał. A co mi tam? Na bogato. Wysypisko odwiedzone. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Запишем. 3-4. Вот всегда такая пруха была. Dzięki, stary, bardzo nam pomogłeś. Przyjmiesz trochę kasy? Taki mały dowód wdzięczności. No jasne, ziomi, dawaj, dawaj. Masz, to powinno wystarczyć, żeby się w pełni wykurował. Dziękuję. Wiem całkiem sporo. Mógłbym podzielić się jakimiś informacjami. Co to za miejsce? O, możemy zobaczyć historię. Wysypisko, tu jest nasz dom. Widzisz te sterty gówna? Tam nie chcesz łazić, zaufaj mi. Tyle odpadów radioaktywnych, że licznikom Geigera brakuje skali. To jedyna porządna droga do zony. I ostatnio coraz częściej kręcą się tam bandyci. Prędzej się zesrają ze strachu, niż wejdą w głąb zony na teren powinności. Jak doświadczeni stalkerzy, ale te hieny uwielbiają tu rabować kotów, więc skoro nikogo innego to nie obchodzi, sami musimy się postawić i walczyć. Dobra. Oruży obrał. O, my tu coś mamy. Łe! No nie, no coś niesamowitego. Łe! Zajebiście. Tu jeszcze coś będzie? Nie. Dobra, sprawdźmy. Ile do tego? Pięknie. Do tego. Też dużo. Ale tego na razie będzie trzymać. Ten jest celniejszy. A chcę go sprawdzić. Łe, gdzie my mamy iść teraz? Czy my dobrze idziemy? O, to jest pytanie. Kordon. Weź tu przybliżaj to ziom. Dobra. Dobrze idziemy. Na nich inaczej trochę zrobię. Zrobię taki myk. O. O, wygrałem. Jaka świnia! Oż kurde! Tutaj nie dało się nic zrobić. Tak się bawimy. Dobra, jeszcze to przeczytaj. Wołają na mnie bies, przybyłem w te okolice 3 lata temu.
jak wielu kolesiów w zonie. Jestem zbiegiem poszukiwanym za 2 morderstwa i ciężkie uszkodzenie ciała. Kilka lat temu mojego kumpla nieźle zmaltretowano. W szpitalu musieli go dosłownie poszywać, no więc odwiedziłem sukinsynów, którzy mu to zrobili. Jak zjawiły się gliny, musiałem jednego zastrzelić i wyskoczyć przez okno z drugiego piętra. Od tamtej pory jestem tutaj. Dobrze sobie tu radzę, ale lista przestępstw też mi się w nieco wydłużyła. Staram się zwalczyć bezprawie, tak jak to robiłem na zewnątrz. Trenuję kotów i uczę ich przetrwania w zonie. No to w takim razie czemu nie dołączysz do powinności? O, to jest jedna z frakcji jeszcze. Powinność walczy z zoną, jak ja walczę dla ludzi. Zresztą oni za mocno związani są z rządem i wojskowymi. Nie chcę się któregoś dnia obudzić w zimnej celi. Powodzenia. Nie dziękuję, bo nie muszę. A, właśnie. Nie zapomniał. Bierz wszystko. Nic nie ma. Karabinek takich załatwimy teraz. Dobra, tam trzeba się wczuć. Nie dać się zabić. Kurde. Dobrze. Teraz was z pistoletu dojadę. Śmiecie. Bandyckie ścierwa. Co za typy, no? Bawimy się w czuciu babkę. No co za gnoje, no? O ty. Z boku go zachodzi! Z boku! Sam jesteś z bokiem. Patrzcie jak patrz. I teraz ginie. I ten też zginie. Koniec gadania. Patrzcie jak to idzie. Idziesz? Co tu się dzieje? Pięknie! Załatwiłem cię, leszczu. Oj kurde, wilki słychać. Czy te kundle. Nawiedzone. Dobra. Bierzemy karabinek. Choć nie jest on jakiś dobry, przyznam szczerze. Zamienię na tamten. Zobaczymy jak z tym będzie nam szło. Do wszystkich, którzy mnie słyszą, napadła nas grupa bandytów. Potrzebna pomoc. Ratujcie nas, bracia. Tkwimy po uszy w gównie. Bandytom odwaliło. Jest ktoś w pobliżu? Dobra. Już po nas. Wow. Pomogę. Najpierw nam pomóż podeprzeć te ścierwa. Później pogadamy. To są nasi. O tak i zagniesz się. Nie za chłost sabaci. Zesrasz się przez nos, gnoju.
Внимание! Кто-нибудь! Моя блюдка! Слушай, скотина! О, вера, я понял. Кладем их! Dobra, teraz tak z wami pojadę. Zdechnij ty. Szczurze, jakie pacany ty już. Już od pacanu. Wyzywa tutaj. Ja też poszło. Dzięki za naboje, ziomy. To mi się podoba. Ło, idą? Nie. Ale tu mogą przyjść. Mogą jeszcze przyjść. Ничего nie уйдешь, все равно сейчас отыщем. Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Не прячься. Помогите! Погадамy. Ja ci pomogę, pomagajte. Wstawaj, ziomek. Gdzie ty ich widzisz? No wsio, kryszkę ciebie! Prykruj mnie! Ty trup, mużyk! Gdzie oni ich widzą? Zlinią, sobaka. Trzeba iskać. Nawiedzeni jacyś. Dobra, padł. Potem! Rozmowy wszystkie potem! Prikruj mnie! Weź pogadaj ze mną, bo to jakaś paranoja jest. Dawać mi tu ich, rozwalę ich sam. Siedzę i zbierdę. Ło! Ekstra, chłopaki, załatwiliśmy ich. Niech każdy odsapnie, a ty, stalkerze, chodź na tu, pogadajmy. Pogadamy. Musisz mi wyjaśnić parę rzeczy, chłopcze. Tu jeszcze tego zbierzemy. Jest napój. Napój, jak pijemy, to oczywiście jest energetyk, czyli możemy biegać. Skończy nam się energia, zwiększa nam ją. Dobra. Pogadamy. Dzięki za pomoc. Zaczynało się robić nieciekawie. Co ty tu w ogóle robisz? Szukam informacji o Strelioku. List powiedział mi o tobie, więc przyszedłem pogadać. Dobra, pomogłeś mi z Afriką, więc ci powiem. Jeden z chłopaków, dawny kopacz o ksywie Kret, właśnie na mnie czeka. Odkrył schowek Streloka, ale nie wiem, czy coś tam znalazł. Tu masz sprzężne miejsca, w którym mam się spotkać. Pomysł może cię przysłałem, będą mnie teraz szukać, więc na chwilę muszę zniknąć. Masz tu jeszcze trochę drobnych za pomoc. Dwa i podsioka. Dobrze. Oróżę ubrał. No i tam mamy się kierować. Oróżę ubrał. Tu coś mamy. Gdzieś coś. Kojcie. Oróżę ubrał. No ja. Kamienny kwiat. Oróżę ubrał. Dobra. Więc tak się wchodzi. Bierzemy. Nie ma co zostawiać.
takich skarbów. Choć mamy lepszą kamizelkę. Mamy lepszą? Jasne, że lepszą mamy. Ale to się sprzeda.